Witam Was w kolejnym filmie z serii Devil May Cry, w którym zajmiemy się już misją 12. Sorry. W każdym razie, zanim zaczniemy misję, mamy chyba troszeczkę orbów, więc zobaczmy, czy stać nas na cokolwiek. 12 tysięcy. Kupiłem sobie Vitalstara L, bo on może się nawet przydać w tym filmie, bo teraz będziemy się mierzyć z pewnym bossem, który wcale nie musi być słaby, więc zaczynajmy. No cóż, mogę mieć troszkę zachrypnięty głos, bo jest rano, nie do końca jestem jeszcze przygotowany do nagrania. No dobra, i tutaj mamy coś takiego, taką kulę otaczającą, którą otaczają takie oto jakby trójkąty. Coś w tym stylu. W każdym razie musimy je porozwalać. Tu też oczywiście są czaszki znane nam z Devil May Cry'a poprzedniej części. Też mamy takie pole elektryczne, które nas rani przy kontakcie. Na walce z tym bossem możemy stracić naprawdę dużo życia. Czym bossem? No to nie jest w sumie taki boss, tylko jakieś takie coś, nie wiadomo dokładnie co. Te czaszki są dosyć słabe. O kurna. Oż ty kurna czaszko durna. Trzeba być niezwykle ostrożny teraz, bo mało życia mamy. Kiedy rozwalimy wszystkie czaszki, to pojawią się następne, dlatego lepiej sobie nawet jedną zostawić. Dobra, jeszcze dwa kawałki. Jeszcze jeden. No, już się uspokoiło. Kula stanęła w miejscu, pole ochronne jakieś tam zniknęło, a my możemy sobie teraz spokojnie zejść na dół. A co mamy tu na dole? No tu na dole nie mamy nic szczególnego, tu mamy Green Orba dużego, który nas wyleczy. I tu mamy parę posążków, które możemy rozwalić. Są właściwie bardziej jakieś sarkofagi niż posążki. W każdym razie za nie dostaniemy całkiem sporo orbów. No i kiedy przejdziemy tutaj? Mamy now loading. No i spotykamy Lucie. Did you find what you were looking for? Yes. Now we can stop Arius's ambition. Whatever. But actually, I do not deserve this power. Bring this to Mathieu for me. No i kolejne zdanie byśmy musieli tu odnieść dla Mathieu. I've got something that I need to take care of. No i Lucia poszła. Nam zostaje jakiś kielich, który będziemy musieli zwrócić Mathieu jeszcze w tej misji. No i coś tutaj zabrzęczało. No, pojawia się kolejny duży demon, podobny do tych, z którymi wcześniej walczyliśmy. Ale ten jest znacznie mocniejszy. Troszeczkę się zabawimy naszą nową bronią. Wow, się nam dostało. Droga mnie zapędził. Dobra, pobijemy go troszeczkę. Też pojawiają się jakieś, nie wiem, promienie. Wow. Dobra, bijemy go. Trzeba być ostrożny bardzo na te promienie. O, przywalił nam. Dobra, zmienimy się w demona. O, pojawiają się tu teraz kolejne demony. Te mniejsze. Ach, znów nam przywalił. Wow, teraz kratki się pojawiają.
Te mniejsze też nam mogą trochę dowalić. Przeszkodzić. Dobra. Zmietliśmy go. Dosyć szybko. No i otwiera nam się możliwość przejścia dalej. Dobra, dostajemy za niego troszkę orbów. Zobaczmy, czy czegoś może tutaj nie ma przypadkiem. Często w różnych miejscach są ukrywane różne rzeczy. Ale niestety chyba tutaj nie ma nic. Dobra, więc chodźmy tędy. I tu mamy wyjście. Windę jakby, która wyniesie nas z tego oto pomieszczenia. No i kiedy trafimy już na powierzchnię, spotkamy się z Makir. It seems you have obtained the final arcana. It's from your daughter. What are you doing, Granite? There is one more thing I need to ask of you. No cóż, ciągle nowe zlecenia dostajemy. My daughter went to face Arius all by herself. No i? Take these and save Lucia. A cóż to takiego? If it's heads. Dobra, Heska pomożemy. Orzeł. Nie, odwrotnie, orzeł pomożemy, reszka nie. Your lucky streak continues, Granny. No cóż, i na tym optymistycznym akcencie zakończymy naszą dzisiejszą misję. Przeszliśmy ją na rangę S, orby też mamy na rangę S. Cała reszta na rangę D, no i niestety końcowa ranga B. No cóż, dostajemy za to dodatkowe 4000 orbów, 2000 za bossa, 2000 za ranking, więc zapiszmy grę. Ja z wami się żegnam, do następnego filmu, to cześć!